Dobry, witam serdecznie na konferencji inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. Oddam głos radnemu Bogdanowi Zakonowskiemu, który przede wszystkim przedstawi kolejne ruchy i stowarzyszenia, które włączyły się do akcji referendalnej, i powie też kilka słów na temat innego tematu. Proszę Państwa, chciałbym przedstawić panią Hannę Martwik z Akcji Katolickiej i naszą koleżankę panią Mirosławę Chmielewicz z Diakonii Społecznej. Przedstawię Państwu oświadczenia i wówczas ja też dopełnię Radę Osiedla, która dołączyła do naszego komitetu referendalnego. Oświadczenie przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz innych grup bydgoszczan obecnych na spotkaniu 19 lipca 2017 roku w domu parafialnym parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Bydgoszczy, zaproszonych przez parafialny oddział akcji katolickiej działającej przy tej parafii. Postanowienie. My, mieszkańcy miasta Bydgoszczy, wyznania rzymskokatolickiego oraz zaprzyjaźnione z nami organizacje, postanowiliśmy dołączyć do inicjatywy przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania ze stanowiska prezydenta miasta Bydgoszczy pana Rafała Bruskiego. Uzasadnienie. Komitet referendalny powołany 3 lipca 2017 roku przytacza szereg zarzutów o charakterze społecznym i gospodarczym, które spowodowały radykalną reakcję na działania pana Rafała Bruskiego, inicjując przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Bydgoszczy z zajmowanego stanowiska zgodnie z artykułem 2 ustawy 1 o referendum lokalnym. Z kolei my, społeczności katolików zamieszkujących miasto Bydgoszcz oraz zaprzyjaźnione z nami grupy z inicjatywy parafialnego oddziału akcji katolickiej działającej przy parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Bydgoszczy, dodajemy do tych zarzutów poniższe, które uznajemy za jednakowo istotne. Przyzwalanie na wystawianie w Bydgoskim Teatrze Polskim bluźnierczych i pornograficznych sztuk, mimo protestów bydgoszczan. Chodzi o obsceniczne pseudosztuki pod tytułem Golgota Piknik oraz Nasza Przemoc i Wasza Przemoc. 2. Również boleśnie przeżywaliśmy wydanie przez pana prezydenta zezwolenia na organizację Europejskiego Festiwalu Rozrywki na terenie Starego Rynku podczas Wielkiego Tygodnia w 2013 roku. Wielki Tydzień to czas szczególny dla wspólnot katolickich. Pan prezydent jednak kompletnie zlekceważył powagę tych kilku dni, które są najistotniejszym dla wyznawców religii katolickiej czasem skupienia w roku. 3. Uznajemy także za skandaliczne i aroganckie wspieranie działań na rzecz finansowania z budżetu miasta procedury in vitro, która sama w sobie jest niedopuszczalna. Nie godzimy się na opłacanie jej z naszych pieniędzy. Z powodu tych działań pana prezydenta straciliśmy całkowicie zaufanie do niego jako do właściwego włodarza Bydgoszczy i nie widzimy, aby szanował nasze uczucia religijne i patriotyczne. Wszystkie powyższe zarzuty sprawiają, że pan Rafał Bruski w naszej ocenie nie może sprawować urzędu prezydenta miasta Bydgoszczy. Jego działania nie uwzględniają naszego światopoglądu. Przykro jest nam, że człowiek głoszący hasła tolerancji i otwartości na inne kultury oraz religie nie stosuje tych zasad względem większości bydgoszczan. Podpisali przedstawiciele. Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy, Civitas Christiana, Solidarni 2010, oddział Bydgoszcz,
Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia, Towarzystwo Świętego Wojciecha, Diakonia Społeczna Ruchu Światło Życie, Bydgoski Klub Gazety Polskiej, Bydgoska Liga Rodzin. Treść oświadczenia otrzymają Państwo w mailu. Dziękuję. Może Pani się przedstawić jeszcze raz? Mirosława Chmielewicz, Diakonia Społeczna Ruchu Światło Życie. Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja. Pierwsza Rada Osiedla Smucha Operacyjnowo 14 lipca 2017 roku podjęła uchwałę, ważną uchwałę Rady Osiedla, której również przystępuje do Komitetu Referendalnego razem tutaj z przedstawicielami. Jeśli Państwo macie pytania, zapraszam serdecznie. Jakby to światło wyborcze, Panie Radny, Panie Przewodniczący, ile podpisów się udało na razie wybrać? Oczywiście o tym będziemy mówili, jak będzie czas. Dzisiaj zbieramy podpisy. Bydgoszczanie pytają już dzisiaj. Bydgoszczanie, powiem tak, z nami rozmawiają, wiemy o co pytają i na dzień dzisiejszy podsumujemy akcję po miesiącu czasu, żeby Państwu przekazać całkowitą informację. Jak dzisiaj w mailu była informacja, że uzyskamy informację, ile udało się zebrać. To też nas interesuje. To znaczy, jest to rzecz, dzisiaj, proszę Państwa, jest sytuacja taka, że spotkaliśmy się na te tematy, co mówiliśmy. Tamten temat będzie. Jeżeli chodzi o liczbę podpisów, to może ja wyjaśnię pewien kilka słów. Jeżeli chodzi o te podpisy zbierane centralnie przez sztab, to wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak zakładaliśmy. Natomiast podpisy zbierają też poszczególne organizacje i po prostu dajemy sobie czas do końca lipca, żeby je podliczyć i wówczas na pewno zwołamy konferencję i przedstawimy tą liczbę podpisów. Bo w tej chwili po prostu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo sytuacja jest dosyć płynna. Podpisy cały czas do nas przychodzą, ludzie przesyłają listami, przenoszą nam do punktów i też w poszczególnych punktach są osobno zbierane. Także tutaj kompleksową informację przedstawimy za tydzień, także proszę się uzbroić. Mogę podpowiedzieć, że radny Bogdan Zakonowski w domu ma 1000 podpisów mieszkańców miasta Bydgoszcz. Jak na dzień dzisiejszy. Była mowa o 20 000 Oczywiście, jeszcze mam czas. Czy mają Państwo jakieś pytania, może spraw merytorycznych co do naszego wystąpienia? Bo te pytania to jest cały komitet. Są chyba ciekawe. Nie mają Państwo. Oświadczenia wszystkie i również akcji katolickiej i ruchów prześlemy Państwu na maila, tak jak zwyczajowo było. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję Państwu. Ja bym chciał jeszcze dodać jedno słowo, jeżeli można. Chciałem powiedzieć, że mieszkańcy Bydgoszczy wyznania katolickiego, którzy opłacają pod swoje podatki za nieruchomości do Urzędu Miasta, zmuszani są do współfinansowania in vitro, które przeczy ich zasadom moralnym. Na razie nie są. Ale jest uchwała. Mają być zmuszeni, bo gdyby nie interwencja pana wojewody, to już by płacili. Natomiast jeżeli do tego dojdzie, to będą w takiej samej sytuacji, jakby Afroamerykanie byli zmuszani do opłacania kupnictwa. Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o uchwałę, uchwała jest zaskarżona przez wojewodę. Maciej Różycki, Solidarni 2010, oddział Bydgoszcz. Jak Państwo wiecie, Rada Miasta zaskarżyła do sądu, ona się znajduje w sądzie. Jest bo dzisiaj sytuacja taka, że sąd sprawę rozpatrzy. Jeśli mówię o tą uchwałę. Jeśli... Może jedno zdanie dodam, ponieważ parafialny oddział został wymieniony na Błoniu kilkakrotnie. Jesteśmy najstarszym oddziałem w diecezji bydgoskiej, nawet w Wiedzińskiej, aby tak patrzeć. I naprawdę myśmy się na różne rzeczy napatrzyli. Natomiast kiedy przychodziłam kilka lat temu przez Stary Rynek, bodajże to był Wielki Poniedziałek, kiedy zobaczyłam te rusztowania w tym topniejącym śniegu, no to po prostu już wtedy to było brzydkie. Nawet jeszcze nie wiedziałam, co to dokładnie jest, ale jeżeli to miała być zabawa, to ja dziękuję za taką zabawę. A już nie mówiąc o innych sprawach, Wielkim Tygodniu, bo ja miałam Wielki Poniedziałek, wiedziałam, jak rozstawiali. Wyglądało to na tle niewielkich kamieniczek, wyglądało to okropnie, wyglądało to smutno, a kiedy sobie uświadomiłam, jaki to jest okres, to już w ogóle był to jakby dramat. Ponieważ jestem biologiem, to sprawy in vitro, ochrony życia są dla mnie jakby bardziej jasne niż może wśród tych osób, które o tym specjalnie nie wiedzą, może teologowi bardziej. Dziękuję. Jeśli nie ma pytań, dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na następną konferencję. Na pewno wkrótce będzie też seria jakichś artykułów na temat merytorycznych zagadnień, które dzisiaj wymieniliśmy. Proszę śledzić internet, tak? Nie tylko bydgoski i lokalny. Zresztą już bardzo dużo rzeczy się ukazało, ale to dla zainteresowanych sprawami merytorycznymi.